Dzień dobry, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do studia Obserwatora Finansowego. I odnosząc się do dzisiejszej dyskusji panelowej, zadam pytanie dotyczące wojny na Ukrainie. Czy sankcje nałożone na Rosję, patrząc z perspektywy 16 miesięcy, działają? Sankcje działają, niemniej jednak wydaje mi się, że nasze oczekiwania, że sankcje w krótkim okresie doprowadzą do kryzysu finansowego czy gospodarczego w Rosji, były nierealistyczne. Sankcje działają, ponieważ ograniczyły w pewien sposób dostęp Rosji do technologii, do produktów importowanych, ponieważ spowodowały wyjście firm zagranicznych z Rosji. Wszystko to przełoży się na niższy wzrost produktywności, który będzie oznaczał niższy wzrost gospodarczy. Ale to stanie się w średnim okresie. Natomiast w chwili obecnej jeszcze tego nie widać w statystykach. Jak działają sankcje, które w zamierzeniu miały ograniczać eksport rosyjskich towarów? W naszym badaniu w EBORZE przeanalizowaliśmy dane, bardzo szczegółowe dane eksportowe. Co widać? Widać, że eksport z Europy do Rosji spadł o jakieś 60%. Natomiast niepokojące jest to, że w tym samym czasie wzrósł eksport z Europy do krajów takich jak Kazachstan, Kirgistan czy Armenia. I ten wzrost eksportu był szczególnie widoczny w produktach, które w całości lub częściowo podlegają sankcjom. Dane również pokazują, że te trzy kraje eksportują więcej do Rosji właśnie w kategoriach produktów, które podlegają sankcjom. Czyli oznacza to, że sankcje nie działają w 100%, ponieważ jest możliwość, by część tych produktów wysłać pośrednio do Rosji poprzez kraje trzecie. Natomiast widać również, że skala tego pośredniego eksportu jest mała w porównaniu z eksportem bezpośrednim, który już miejsca nie ma. Mam jednak pytanie, czy fakt, że Rosja jest wspierana przez takie państwa jak Turcja, Chiny czy Indie, czyli państwa grupy BRICS, czy te państwa mogą niejako zniwelować skutki sankcji nałożone na ten kraj? Nałożenie sankcji poprzez kraje zachodnie na eksport do Rosji stworzyło nowe możliwości eksportowe dla krajów takich jak Turcja czy Chiny. Te kraje wykorzystały tę możliwość i podwyższyły swój eksport do Rosji. I częściowo kompensują one wpływ sankcji, ponieważ eksportują bardzo podobne towary do towarów, które zostały objęte sankcjami. Na przykład eksport ciężarówek o napędzie dieslowskim z Europy do Rosji spadł o około 100 milionów. W tym czasie eksport z Chin wzrósł o ponad 360 milionów. Można spotkać głosy, że nakładając sankcje, działamy przeciwskutecznie i robimy krzywdę sami sobie. Jaka jest Pani opinia? Czy utrzymanie sankcji ma sens? Czy należałoby je nieco zmodyfikować? Czy je znieść? Wydaje mi się, że można zrobić więcej, by wymusić przestrzeganie sankcji. Problem z sankcjami na eksport jest taki, że każdy z rządów europejskich chciałby, by wszystkie inne rządy wymuszały przestrzegania tych sankcji, natomiast sam ma ochotę przymrużyć oko na to, jak firmy je własne te sankcje przestrzegają. I to już widzieliśmy w czasach zimnej wojny, kiedy to na wschodni blok były nałożone sankcje ograniczające eksport produktów wysokiej technologii, a wiele firm i krajów tych sankcji nie przestrzegało. Czyli innymi słowy, sankcje mogą być tylko jednym z narzędzi, natomiast skutecznego sposobu, by oddziaływać na Rosję, trzeba szukać w innych obszarach.
Sankcje mają swoje ograniczenia, ponieważ trudno wymusić ich przestrzeganie w 100%, jak również nie wszystkie kraje uczestniczą w tych sankcjach. W związku z tym może być to tylko jeden z elementów użyty do wywarcia presji na Rosję.